właśnie widać, że podpatrywałem taty, bo też właśnie... Jest ten styl. Ona namalowała go i jeszcze chyba poprawiała go, bo to jest tak, że niektóre chyba są już z tego celu, niektóre już były namalowane, często sobie zrobiła dokumentację, ale stwierdziła, żeby jeszcze poprawić, więc niektóre z nich to one są tak właściwie, no, cały czas szlifowane. Powiedziała, że te niektóre też się jeszcze... Prosić na wernisaż panią Magdalenę Szpet i również jej podziękować, że ona chciała pokazać swoje dzieła. To ja bardzo dziękuję. I tu oddaję od razu głos naszej artystce. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo przyjść na wernisaż moich prac.
Tym bardziej się cieszę, że na tej wystawie po raz pierwszy udało mi się pokazać prace, które mogłabym nazwać autorskimi, czyli takimi, które gdzieś zaczęło mi majaczyć, a nie były po prostu reakcją na to, co gdzieś zobaczyłam, że mnie zainspirowało i powiedziałam sobie, o to muszę namalować. Jest to duże dla mnie wyzwanie, tego typu obrazy, ponieważ o tyle, kiedy na przykład maluję pejzaże, to mam pewien punkt odniesienia. Widzę coś i staję przed wieloma wyborami, zaczynając od tego, co chcę namalować, jak wykadrować, jaką techniką, kończąc na tym, że każde jedno pociągnięcie pędzla to jest jakiś wybór. Ale w momencie, kiedy robię coś, co od początku ma swoje źródło w mojej głowie, to tych pytań jest nieskończona ilość. I dlatego to jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że ten trud jest warty tego, żeby móc pokazać to, co we mnie siedzi. A to, co we mnie siedzi, to jest psychika, emocjonalność, wrażliwość. Zmuszona jestem powiedzieć, że ludzka, właściwie moja własna, bo żadnej innej nie znam. I przenoszenie jej na różne postaci, różne osoby, różne istoty. I stąd jest tytuł dzisiejszej wystawy, Wcielenia. I chciałam w ten sposób też podkreślić, że chodzi mi o pewien rodzaj empatii, a nie o przybieranie różnych ról. Bo jako przybieranie różnych ról w malarstwie rozumiem posługiwanie się symbolem, teatralnym gestem, narracją, a to nie jest to, co mnie najbardziej interesuje w malarstwie. W malarstwie najbardziej podoba mi się prostota i prawdziwość. I myślę, że takim świetnym przykładem zastosowania tego jest Rembrandt, o którym się często mówi, że malował portrety o niczym, bo faktycznie jak się patrzy na jego obrazy, to ciężko powiedzieć, dlaczego on je namalował, po co, co chciał przez to powiedzieć, na co zwrócić uwagę, w jakim stanie emocjonalnym jest portretowana osoba, ale za to dostajemy coś zupełnie innego. Kiedy patrzymy się na te obrazy, mamy wrażenie, że mamy kontakt z prawdziwym człowiekiem, że to, co widzimy, nie jest właśnie maską, nie jest rolą, tylko człowiekiem, którego buduje jego doświadczenia, jego porażki, sukcesy życiowe. I wydaje mi się, że Rembrandtowi udało się to uzyskać dzięki niesamowitemu warsztatowi, umiejętności patrzenia się na rzeczywistość i rzetelnego oddawania tego na płótna. Ale nie chcę też przez to powiedzieć, że chodzi o to, żeby przedstawiać rzeczywistość jeden do jeden na płótnie. Tu raczej chodzi o sposób obserwacji i szczere oddawanie tego na płótnie. Bo jeżeli weźmiemy następnego malarza, jak na przykład Egon Schiele, który w reprodukcjach wydaje się być malarzem wulgarnym, kontrowersyjnym, wyzywającym, to jeżeli widzimy jego obrazy w oryginale, robi zupełnie odwrotne wrażenie. Czuje się niesamowitą wrażliwość, subtelność, delikatność, które całkowicie przysłaniają te pozy, które są agresywne, agresywne plamy. I wydaje mi się, że wspólną cechą dla obydwu tych malarzy jest to, że oni patrzą na świat i przyjmują go takim, jakim jest i nie naciągają tej rzeczywistości w żadną stronę, żeby nadać jej jakiś wyraz, jakąś jedną emocję, tylko po prostu akceptują ten świat takim, jakim jest i tak go oddają, uczciwie, tak jak widzą. I o to mi w malarstwie najbardziej chodzi. Właśnie o to, żeby umieć obserwować świat i przyjmować go takim, jakim jest i takim go pokazywać. I to jest na chwilę obecną taki mój konik, w tą stronę dążę i co będzie dalej, to dopiero zobaczę. Dziękuję bardzo, dziękuję również pani Guzowskiej za możliwość zorganizowania wystawę. Dziękuję za Monicę, za to, że była dla mnie dużym wsparciem przy organizowaniu tej wystawy i dziękuję Państwu za przybycie. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Jeszcze to zależy.
Na pewno? Czasami niektóre strony tak wymagają tego, żeby się zanotować, ale się ogląda. No właśnie, tu masz dom, tylko wyjaśniamy się z tych trzech. W których rozdzielnych bibliotekach przegrywa ludzi do pomocy. Trzeba mi. Na pewno? Jestem po prostu. No, nie, no, 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 no